Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Space Engineering z Kermirem. W tej chwili zostało tyle z mojego statku, ja się chyba zaraz za to zabiorę. Kilka rzeczy już stąd wyciąłem i straciłem dostęp m.in. tutaj do tej ładowni, w której jest trochę dużo rzeczy. Ale tak, musimy pociąć ten gyro stabilizer, musimy pociąć to, no, musimy wyrzucić to z ładowni, musimy pociąć resztkę konwejora, musimy pociąć assembler, rafinerię i całą resztę statku. Musimy pociąć Gravity Generator i tak dalej, ale wracamy do budowy naszej super hiper jednostki, która jak widać nabrała kształtów i wygląda naprawdę bojowo. Poza tym, że jeszcze i paru rzeczy brakuje. I takim oto sposobem wyposażymy ją sobie teraz w tym odcinku, przynajmniej zanim zaczniemy się za coś lepszego zabierać, w kilka rzeczy, takich jak na przykład reflektor. Tak, reflektor. Reflektor jeden, reflektor drugi. Tak naprawdę zastanawiam się, czy by nie trzeba by było zrobić ich więcej. Tutaj trochę tak wpadłem w własną pułapkę, ponieważ nie mam za bardzo miejsca na te reflektory, tak naprawdę. Powiedzmy, że żeby było ładnie i symetrycznie, chciałbym umieścić dwa kolejne gdzieś tutaj pod spodem, prawda? No, ale tutaj zaraz się pojawi problem taki, że one wyglądają brzydko, stąd moja kolejna koncepcja, aby ustawić je tyłem do... Wróć. Nie to. Tyłem do pochylni, która niby tak je maskowała. O, w ten oto sposób z jednej strony, z drugiej strony. No tutaj od boku to nie za bardzo da się coś z tym zrobić, ale trudno. Wiem, statek nam się w tej chwili strasznie pogrubił. No, ale tego chyba nie obejdziemy. Odwróć się. O, tak, to była dobra strona. Również w tej chwili potrzebujemy założyć jeden dodatkowy blok, który się nazywa Ore Detector. Jedną sztukę od razu tutaj na dzień dobry. Chyba trochę za głęboko nam wpadła. Zasłoniła nam konwejor, który z jakiegoś powodu może być nam kiedyś potrzebny. Dobra, to będzie Ore Detector. On będzie nam wykrywał, jakie mamy graty. Właściwie teraz jak na to patrzę, to równie dobrze moglibyśmy od razu to zakryć. Tak. Czy jest jeszcze coś na zewnątrz pokładu, co chcemy zainstalować? Na pewno są gyrostabilizery. Umieścimy je sobie tutaj, z tej strony, w tych specjalnych miejscach, które pod to przygotowałem. Również jest tutaj jakiś taki zgrzyt. Nie mogę tutaj wstawić slopa z jakiegoś powodu. Z drugiej strony udało się bez najmniejszego problemu, a tamten się nie chce. W każdym razie to jest zewnętrzne statku. Jeśli chodzi o wnętrze, dla odmiany, to tutaj będziemy musieli ustawić dwa reaktory. Dwa reaktory termojądrowe, łukowe, antymateryjne. O, i umieścimy je w ten sposób. Dlaczego tak? Bo chcę, aby sąsiadowały z konwejorem. Z jakiegoś powodu to może mieć coś... chodź tu. Gdzie jest przód? Halo? O. Tak, chcę, żeby sąsiadowały z konwejorem, żeby na przykład mogły sobie przerzucać graty z lewa na prawo i w ten oto sposób one będą to przynajmniej teoretycznie mogły robić. Tutaj widzę, że strasznie dużo rzeczy mi brakuje. No to na razie tyle w temacie. Teraz by się przydało umieścić oświetlenie wnętrza. W tym przypadku widzicie, to jest ten problem, o którym mówiłem, że się nie daje umieszczać na blokach niektórych rzeczy. Czyli po prostu w tej chwili umieścimy tutaj jedną lampkę, którą natychmiast odpalimy. Natychmiast ją odpalimy z jakiegoś panelu, który jest tutaj. K. Drill, gyroscope incomplete, drill.
Interior light na czerwono. 10 siła na czerwono. Bo tak. 10 siła na czerwono. A, jeszcze odpalimy tej lampce trochę większy zasięg. Interior light. Ona w tej chwili ma 3,6 metra. To zwiększymy do tam do tych 4,5. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie musimy udać się po więcej gratów. Skończyły mi się pancerne płyty do mocowania wszystkiego, co się da. Tam było reaktor components. To jest dużo, ale tak, display jeszcze nam będzie potrzebny. No cóż, będziemy musieli zrobić jedną rzecz, ponieważ jeszcze, teoretycznie nie opuściliśmy jeszcze doku. Steel plate to za mało. Ale to jest drogie. O rany. będę kursował w tej z powrotem. Najwyraźniej, ponieważ muszę tutaj więcej rzeczy wyciągnąć. To jest to. Steel plate. Może jednak trzeba było zrobić mały statek. On byłby zdecydowanie tańszy. Steel plate. Więcej steel plate'ów. Musimy coś wywalić stąd. Chociaż może z drugiej strony. To jest właśnie magazyn tutaj na górze. I strasznie zdenerwujące to właśnie, że pozbyłem się konwojora. Żeby coś z niego wyciągnąć, teraz muszę latać z lewa na prawo. W międzyczasie zaczyna nam świtać. Reaktor components nam zabrakło. To jest też dość chodliwy towar, bym powiedział. Jak widać. Zajmuje bardzo dużo miejsca. Mówię bardzo dużo miejsca, ale jest potrzebny. Też to jest tak nie do końca pewne, czy ja na pewno potrzebuję akurat takiej ilości tych gratów na ten reaktor. Myślę tutaj o, w tej chwili tutaj tak reaktor components, to wiadomo, ale jak widać energy low i w ogóle czego? Wróć. Reaktor components tu i tam ponad 100. Czy jako, że nie mamy fotela pilota, no to musimy się doładować szybko z interfejsu. I też myślę, że zanim udamy się w dziewiczą podróż, naszą super hiper jednostką, to właściwie będziemy ją musieli uruchomić i tak dalej. Tu jest gdzieś ten reaktor, prawda? Ile tu jest w nim uranu? 183. No, ja myślę, że sobie stąd trochę zalosujemy. Zdecydowanie, bo aż tyle nie jest potrzebne. Tylko będziemy musieli odpalić tamten oraz co najmniej jeden na statku. Co najmniej jeden na statku i będziemy musieli go skonfigurować dodatkowo. To też nie jest taki hop do końca. Reaktor components. Ponad 100 reaktor components. To jest trochę. To jest ten cargo container tam na górze. I tu mamy tych reaktor komponentów w nim. 180. Powinno akurat wystarczyć na zrobienie reaktora. A i planuję również troszkę tego reaktora odzyskać. Z uwagi na to, że. Tu jest. Z uwagi na to, że ten reaktor na tym statku też przecież zostanie rozebrany. Rozebrany, czyli dobra. Jak tam nasz. Jak się ma nasz reaktor? Jeden, drugi. Jeden reaktor jest. Dammit! Reaktor komponent. Ale mamy już tyle uranu. Wróć! Jeden reaktor już stoi. Jeden reaktor już stoi, więc możemy się udać tutaj do reaktora. On stracił połączenie również z bazą. I właściwie weźmie. Wszystko to może. Shit! Cholera. Zgadnijcie, co zrobiłem. Odczepiłem statek. Stracił moc i cała baza straciła moc. Shit. Włącz się. Co jest? Nie mam. Fuck.
Nie ma w ogóle uranu? Nigdzie? Cholera. Dobra, to... Tak, no... To jest dobry moment, żeby wykorzystać podłączenie awaryjne. Nasze. Czyli... Numer jeden. Numer drugi. Numer trzeci? O! I to mniej więcej pozwoli na zasilanie naszej bazy, ale niestety straciliśmy już połączenie w tej chwili ze statkiem. On już nie jest na uwięzi. Jakbym się rozpędził i walnął go z bańki, to on jest gotowy odfrunąć. Czyli tak naprawdę to całe nasze połączenie jest tutaj od... No ale dobra, utrzymajmy je, bo jednak zasilanie będzie potrzebne. Panika, dobra. Udajmy się z powrotem tutaj na statek. Wyciągnijmy jednak troszkę tego uranu. Przykład 20. 20, tak? Confirm. Właściwie powinniśmy wyciągnąć jeszcze 10. I udać się, po pierwsze, tutaj. Tu dorzucić. 10 sztuk i ten reaktor chodzi, ale w tej chwili go możemy wyłączyć. To nam nie będzie potrzebny. To było tylko tymczasowo. Natomiast chcielibyśmy uruchomić nasz statek. Przynajmniej jedną sztukę reaktora. Nice. No, ta lampka tak trochę mało światła daje. Zwłaszcza tutaj. Dokończmy ten reaktor. Tutaj również wrzućmy mu 10 uranu. W tej chwili cała reszta statku chodzi. Tak jakby. Przynajmniej udaje próbować. Ten żyroskop na pewno będzie nam potrzebny. Ten drugi również, ale musimy się jeszcze nad nim trochę pochylić. Coś namieszali z oświetleniem. Czytałem, wyszedł dzisiaj jakiś patch i coś z oświetleniem namieszali, to światło i tak pulsuje trochę dziwnie. W każdym razie teraz możemy się już nawet zamknąć w środku. Ale my chcemy jeszcze zwiększyć. To jest jedyny chyba control panel w całym tym statku. Powiedzmy, że zwiększymy sobie radius do tych 6 metrów, 7 metrów. I co, świeci się? No tak jakby się świeciło. Pytanie tylko, czy na przykład świeci się jeszcze na zewnątrz statku? Jako, że on nie jest szczelny, to się świeci w różnych miejscach. Ale statek jest już funkcjonalny. Pytanie teraz tylko, powiedzmy, że spróbujmy do niego wsiąść. Jak to działa? Działa. Na ile mamy paliwa? 30 MW mamy paliwa na 79 dni, 88 dni. Nieźle. Z tym tylko, że tak, jesteśmy jeszcze zadokowani. Możemy go spróbować odpalić, znaczy ja bym chciał, ale zróbmy tak. Block group wiertła. Ha! Dobra, to zróbmy jeszcze jedną rzecz. No bo jak tak właściwie teraz mogę go również wyłączyć na amen. Wszystkie reaktory, ale jako, że już mamy statek, no to przydałoby się go jakoś ochrzcić i w tym przypadku użyjemy sobie bloku, który umieścimy... Właśnie, kurczę, też trochę wolałbym to umieścić na jakimś takim... O. Dobra, mamy tutaj panel. Shit, construction components się skończyły. No dajcie spokój. Ale obciach. Mamy komputery, mamy construction panele. Potrzebowalibyśmy jeszcze... Straciliśmy w ogóle dostęp teraz do... Tutaj do tego... Do podglądu nawet, od kiedy ten statek jest odczepiony. To bardzo źle. To bardzo źle dla nas tak naprawdę. Construction component. Reaktor komponent już nam nie są potrzebne. Assembler. To jest assembler. W ogóle się wszystko rozjechało. Z tego co widzę. Dobra.
Spróbujmy naspawać online. 6 display. Szajs. Bulletproof glass. Display. Small cargo container to jest ten. Display. Dobrze. Pytanie, czy to się jakoś tutaj daje zrobić? Text panel. Name, text panel, public title, private, show ten, jakiś ten, edit public text i piszemy ORP, krecik. Font size, 1K. Pytanie, czy się zmieści online text panel? No. Hello. Hello text panel, public text, show on hot, nie? Toggle block, edit public text. Show text on screen. Public. O! Jej! Jeszcze spróbujmy ten zwiększyć może odrobinę. One size. Przydałoby się widzieć. O, chyba się nie mieści. Dobra, zmniejszmy. Public. Szkoda, że nic nie widać, co się dzieje. No dobra, no to mamy nasz ORP. ORP krecik. To jest okręt Rzeczypospolitej. Dobra. To w takim razie jeszcze zmienimy. Ha. Gwiezdny okręt Rzeczypospolitej krecik. Dobra, mamy nasz super statek. 3 dni towaru. Spróbujmy go sobie teraz częściowo skonfigurować. Bo tak, potrzebujemy na pewno stworzyć grupę na Toggle Block. On. Może niekoniecznie. Block Group. Zapiszmy sobie krecik. Dobra, krecik. Wiertła. Save. Skrecik wiertła. Następne, co nam będzie potrzebne. Lany gear to może niekoniecznie. Cargo container nie. Piston 5, piston 4. Może zróbmy tak. Name. Krecik. Wiertło 1. Nie wiem, które jest które, więc nazwiemy je 1-2. K. Wiertło 1. 2. Ale wyleciała nam grupa wiertła. O, ale obydwa działają teraz, czyli dobra, wiertła mogą zostać. Następnie krecik. Krecik piston 1. Krecik piston 2. Piston 2. I to wsadzamy w grupę. Może niekoniecznie OR detektor. Krecik. Pistony. Może niekoniecznie. Pistony. Pojstony, co to jest? Pistony. Dobra, zapiszemy. Czy jeszcze coś będziemy potrzebowali? Small reactor 1, small reactor 2. No tak samo. Dobra, słuchajcie, wyglądamy bardzo bojowo, tak? Zwłaszcza z tymi urządzeniami, co się pojawiły. Tutaj miałem dwa problemy. Jeden to było z tą szybą. Nie mogłem. Coś zepsułem i nie mogłem jej postawić na nowo. Troszkę obszedłem ten problem. Nie wiem tylko, czy skutecznie. Natomiast również był taki numer, że jak zsiadałem z tego fotela, to zsiadałem tu do przodu. I nie mogłem wyleźć, bo nie mogłem przejść za tym fotelem, stąd ta skośna ściana. Na szczęście to okno było przyklejone albo do tego okna. Więc w tej chwili, bo żeby uruchomić reaktory,
jeszcze, bo żeby schować wiertła, reverse, cofnijmy, one w sumie będą na te 4 metry wyjeżdżały. Z tym tylko, że jeszcze coś mnie tutaj takiego. Control panel, production, info functions. Coś jeszcze za mną chodzi. O, właśnie, to jest ten ekran, którego szukałem. I teraz tak. Groups. Potrzebuję pistony. Pistony na reverse. To raz. Silniki olejmy. Wiertła na toggle. Toggle on off. Tak. I to właściwie chyba wszystko, co mi jest potrzebne do kontroli statku. Dzisiaj właśnie o tym mówię, że tu wysiadał tak dziwnie. Zdecydowanie zmienili światła. Kiedyś takiej poświaty nie było. Nie wiem, czy to mi się podoba. Jakoś tak to dziwnie wygląda. Ale za to mamy migające lampki na dachu. Takie fajne. O! Migające. Za czerwono. Pomalowałbym go jeszcze na jakąś fajną nutę, na przykład czerwono-czarno, żeby był bardziej bojowy. Jeszcze dodatkowo potrzebujemy jednej grupy, to K, mianowicie lampy spotlight, tak? Dobra, K, reflektory, tak? Krecik, reflektory. O, krecik, reflektory. Reflektory też będą włączane i wyłączane. Ale to na razie, o, z tego miejsca. Groups, reflektory, toggle block on off. Dobra. No to co? Co, jesteśmy gotowi? Oh shit. Jesteśmy gotowi się udać na pierwszy lot. Może wyłączmy te reflektory trójką. O, dobra, reflektory są wyłączone. Sprawdźmy, czy działa wszystko. Wiertła włączam. Pistony wysuwam. Ale dziwnie to wygląda. Lampki migają, trochę tego nie widać. To będzie widać, jak będzie ciemno. Mimo wszystko. Dobra, pistony wracają. Możemy oddokować. Klawisz P, zwolnienie blokady, latamy. No, powiem wam. Oh shit, widzicie co tu się dzieje? O, cholera! A, odleciały mi silniki! God damn it! Fuck! Moje silniczki! Nie! Cholera! To bez jaj! Straciłem silnik! Shit, jeden i drugi. Mój statek dryfuje. Które odleciały? Tak naprawdę te w górę skierowane. Ups. O, cholera. Dobra, zdecydowanie coś mi nie wyszło. Możemy obtrobić pewnego fejla. Czy to jest jedyne, co odpadło? Miejmy nadzieję, na razie. Tak, chyba jedyne. Dobra, wróćmy na pokład. A, patrzcie, jak to trzeba uważać, prawda? Przy budowie statków kosmicznych. Szkoda, że nie mogłem. Szkoda, że nie udało mi się tego dogonić. Czy ja wyłączyłem wszystkie reaktory? Tak? Tak, włączyłem. Dobra. Czerwona lampka sygnalizuje, że działa. Sprawdźmy. Shit, straciliśmy ciąg w dół. Trzeba by się jakoś wrócić na normalne miejsce, ale powiem wam, że prędkość jest całkiem spoko. Dobra, wysiądźmy stąd. Muszę uważać, żeby niczego nie rozwalić. W tej chwili jesteśmy na automatycznej stabilizacji. I ta stopa, w sumie ona nie jest potrzebna. To miganie lampki też tak trochę.
rachityczne, delikatnie, ale zróbmy sobie nowy silnik. A, no bo bez tego to nam będzie ciężko fruwać niestety. Thruster components, plates, jakieś large tubes, small tubes. Tego jeszcze nie wiem. Dobrze, że to jest tak naprawdę tylko jedna rzecz, która nam odpadła. Mogło się to skończyć zdecydowanie gorzej. Mogliśmy stracić coś ważnego, a jakby nam w ogóle cały statek odleciał. To construction component na to braku. Dobra, ale jeszcze jedną rzecz zobaczę. Skoro teraz te silniki są już przytwierdzone do statku, to o, widzicie, patrzcie, udało się tutaj nawet już coś umieścić. Tak. O, dobra. Czyli tutaj będziemy mogli coś zrobić. Dobrze, nie odfrunęła na przykład ładownia, to mogłoby się skończyć źle. Musiałem zamontować sobie nowy fotel pilota w tym miejscu, aby móc zadokować tą stację. Miałem problemy z gratami. Tam jeszcze coś było, jakiś motor, coś. Na przykład kraftowanie się nie dawało kraftować. Mamy thruster components, to tego brakuje. Tutaj mamy wszystko. Dobra, czyli ten silnik naprawiliśmy. Dobra, to jest jako ruszyć samochodem z miejsca i żeby ci koła odpadły. To jest mniej więcej small cargo container. To jest tu. To jest mniej więcej ta skala. Co prawda zdarzają się takie różne dziwne wypadki, że... co jest? Small cargo container tu nie. A, ten na górze. To muszę przenieść. Przydałoby się jeszcze takie przenoszenie właśnie bloków jak w Minecraftie w całości. Mamy naszego krycika. Mamy naszego krycika, spróbujmy go zabrać na jakiś lot, bo jestem bardzo ciekawy, czy się coś jeszcze rozpadnie. Na razie wszystko działa. Zastanawiam się nad jakimiś dodatkowymi wskaźnikami, aby mieć pewność, że coś nie nawali. Jak tam, zróbmy jakieś kółko. No, powiem wam, że mobilność jest spoko. Mobilność według mnie jest spoko. Muszę uważać, żeby się z czymś nie zderzyć. Powiedzmy, że potrzebujemy dużo żelaza. A, właśnie, jeszcze jednej rzeczy. Widzicie, bo... powiem tak. Widzę, że pojedynczy silnik na inertia dampener nie do końca się sprawdza. Musielibyśmy chyba dorzucić jeszcze jeden, wiecie? Żeby mieć dwa, bo masa do zatrzymania bokiem jest, widzę, problematyczna. Mimo wszystko, czyli tu by trzeba było dorzucić jeszcze po jednym silniku, tak nad drzwiami, myślę, w tych, tak zaraz obok tych, które już tu są. Tak, dobra, ale wróćmy do meritum. Ja chcę sprawdzić, jak to się kopie. No, wordę muszę. Polećmy gdzieś. A, i jeszcze właśnie tak. G. I to jest ore detector. Też chcemy, aby był on-off. Bo chodzi o to, że on zużywa trochę mocy. Dużo w tej chwili mamy paliwa na godzinę lotu. Więc sobie odpuśćmy. To widzę, silniki to bardzo dużo zużywają, wbrew pozorom. Sprawdźmy reflektory. Jak się nie ruszamy, to mamy na jeden dzień. Jak się zaczynamy, to trochę gorzej. To jest żelazo, jeśli dobrze mi się wydaje. Ale może w takim razie... Dobra, wejdźmy do kabiny. Wiertła, pistony. Ciekawy jestem tylko, czy na przykład nie będziemy mieli takiej sytuacji, że na przykład
upewniliby się jeszcze, że to jest na pewno żelazo. Uranium, iron, tak, to jest zdecydowanie... O, uranium. Przesuwamy się w bok. Żeby kopać uran. No. Powiem wam, jakoś to dziwnie idzie. Dziwnie idzie ta kopaczka. Tak jakbyśmy strasznie dużo rzeczy tracili. Tak jakby nam uciekały kamienie, prawda? Strasznie dużo... O, to się nie skończyło dobrze. Tak. Słabo to wygląda, wam powiem. Wszędzie latają odłamki, tak jakby nie były zbierane. Dobra, weźmy to, zatrzymajmy, wycofajmy, wysiądźmy, połapmy te skały, które tutaj latają. Ale jakby te... Jezus, ale błyd. Uranium. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Tak jakby te wiertła w żaden sposób nie zbierały rudy, tak naprawdę. Coś na upały, poza tym, że prawie żeśmy jedno rozwalili. Tak, chyba rozwaliliśmy, zdecydowanie. Czy one mają coś w środku? Coś żeśmy zebrali. Wiertło 2. Ale dlaczego large cargo... A, patrzcie, tutaj wylądowało. Całkiem sporo, czyli tak jakby to działało, tylko mamy problem ze zbieraniem, tak jakby one były, nie wiem, za daleko od siebie, albo coś. Tak, zastanawiam się, co ja mógłbym z tym tutaj zrobić, tak naprawdę. Odpalmy to, wyłączmy, bo to już nie jest nam potrzebne. Wiemy. Tak, za dużo tych odłamków produkujemy. Jest ten blok, który nazywa się kolektor, prawda? On coś zgarnia, jednak... produkujemy śmiecia po prostu. Masakryczne tony. Inna sprawa, że strasznie się ten mój statek buja na boki. Zastanawiam się, czy jakbym zastosował ten blok kolektor właśnie. Shit. To czy nie byłoby to na przykład wydajniejsze. Musimy uważać, zanim podlecimy do przodu. Jesteśmy do przodu. Czy jakbym zamontował kolektor na tych wiertłach, na górze i na dole, to by one, ich wydajność nie wzrosła, żeby te kamyczki nie były dodatkowo łapane. Z drugiej strony, wróćmy się, tak, tu już chyba żeśmy limit wyczerpali. Tak. Ciężko powiedzieć, duży jest troszkę ten nasz statek do kopania, ale wydaje się, że działa. Niestety minus jest taki, że teraz, żeby ten cały urobek zawieść z powrotem na ziemię, no to musimy... Gdzie jest nasza baza? A, w ogóle musimy się wydostać z tego, żeby widzieć, czy nie zaczepiamy tyłkiem. Gdzie jest nasza baza? Silikon, uran. Uranu nakopaliśmy troszkę. Nikel, baza jest w prawo. Dobra? Czyli lecimy w prawo. Powoli, ale lecimy. No, teraz będziemy musieli tylko wykombinować jedną rzecz, bo tak. A, tu jeszcze silniki mogę wyłączać i włączać. Na razie mogę wyłączyć inertia adapters. Hamowanie wygląda nieźle. Co prawda, zużycie paliwa tak
takie jest kosmiczne, że ohoho, dobra, wysiądźmy. Spróbujmy się zadokować. Spróbujmy się zadokować. Dokowanie odbywać się będzie tyłem, zdecydowanie. To może sprawić pewne problemy z... Otwórzmy tym naszym truposzczakiem, co go już tu niewiele zostało. Tak naprawdę. O, mogę sobie popatrzeć, jak to fajnie wygląda. To chyba już mamy problem. Houston, przecież ja wszystkie silniki zdemontowałem. Shit. Damn it. Dobra. Houston, mamy problem. Muszę dorobić silniczki, zanim odlecę i się o coś rozbiję. I tym oto optymistycznym akcentem byśmy zakończyli dzisiejszy odcinek Space Engineering Scarabini. Dajcie mi ogarnąć te statki. Tego to właściwie muszę rozebrać. Chyba zrobię to gdzieś poza kamerą. Na razie jest nieźle. Dajcie znać jakieś pomysły. O, dobra. Engine. O, ja mam cały czas na pasku. Dajcie znać, jeśli macie jakieś pomysły dotyczące tego statku. Co z nim tutaj, kurczę, zrobić? Bo to się... No, pomstę. O, pomstę to nie mam. W tej chwili cholera. No i przez moją nieuwagę będę miał teraz tylko i wyłącznie problemy logistyczne. Tak. Jeden do przodu, jeden do tyłu. No i teraz muszę je wszystkie zespawać, niestety, żeby odzyskać kontrolę nad statkiem, który powoli unosi się coraz bardziej w kosmos. Na szczęście mam tutaj wszystko, czego mi brakuje. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Space Engineers z astronautą Karimirim. Cześć!